No dobra, odpalam machinę i pokazuję Wam przepis, jak zrobić przepysznego burgera bez półki totalnie na wypasie. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na film. No to lecimy z koksem. Mielimy, kochani, pół kilo mięsa wołowego przez maszynkę na małych oczkach. Będą takie trzy wypasione fajne dobre. Hamburgery. <laughs> jak już sobie zmielicie porządnie to mięcho no to będziemy dodawać ser a mianowicie dodajemy taki ser jaki widzicie jak wam pokazuję i tyle ile macie napisane z tym że na samym początku bierzemy sobie kawałek właśnie tego sera i przepuszczamy przez maszynkę gdyby wam się ten ser zacinał no to weźcie trochę mięsa w dłonie i przepchnijcie ten ser jeszcze, właśnie mięsem, tak żeby przeleciało wszystko przez maszynkę. Dobra, mięso i ser mamy przepuszczone przez maszynkę, więc teraz jeszcze do tego mięsa dodajemy odrobinę sera skruszonego właśnie do mięsa. Chodzi o to, żeby podczas gryzienia ten ser był również fajnie wyczuwalny. Dobra, teraz dodajemy pół łyżeczki soli i następnie dodajemy trochę czarnego pieprzu. To już sobie dodajcie opcjonalnie. Ważna rzecz. Dodajemy teraz sos rybny. Taki sos możecie sobie kupić w jakimś sklepie chińskim, i co? I dodajemy tego sosu jedną całą stołową łyżkę. Jak już to dodacie, no to teraz porządnie ugniatamy mięso z tymi wszystkimi składnikami na jednolitą, fajną masę. Przyszła pora na formowanie mięsa, więc, kochani, porcje robimy sobie trzy. I co? No i bierzemy i kulamy w dłoniach taką najpierw kulę. A potem to splaszczamy. Zaraz wszystko zobaczycie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Mięso będzie odpowiedniej grubości. Tak, jak powinno być, bo to ma być konkret burger, a nie jakieś tam piti piti, wiecie o co chodzi. I teraz tak, jeżeli chcecie przechowywać sobie mięso na burgery trochę dłużej, to bierzemy tak papier pergaminowy i układacie sobie mięso w taki sposób, jak Wam pokazuję. Dzięki temu mięso będzie różowe, nie będzie wyschnięte i możecie tak przez cały Boże dzień nawet przechowywać mięso w lodówce. Dobra, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Dwa kawałki odkładam na bok, a z tego jednego mięsa pokażę Wam jak przygotować pysznego burgera. Mięso odkładamy to na chwileczkę na bok, dlatego że zajmiemy się warzywami. Bierzemy sobie jeden lub dwa liście jakiej lubicie tylko sałaty, zwijamy, tak jak widzicie, tą sałatę w taki rulonik, no i kroimy sobie paseczki. Dzięki temu powstaną Wam wszystkie równe paski, cienkie, grube, jak tam pokroicie, tak będziecie mieć. Bierzemy pomidorki koktajlowe albo zwykłego pomidora, pokrójcie sobie po prostu w krążki, tak? Ja nie mam akurat nie skończyły mi się, mam tylko koktajlowe, więc pokroję sobie kilka pomidorków koktajlowych, tak jak widzicie. Dalej bierzemy sobie kilka plasterków ogórków, na przykład konserwowych, tak? Dalej bierzemy sobie czerwoną cebulę, skrajamy kilka talarków. Tak to będzie wyglądało. Przechodzimy do smażenia naszego mięsa. Na patelnię dajemy troszeczkę masła klarowanego, nie za dużo i czekamy aż to masło ładnie się nam rozpuści. Na nagrzaną patelnię żeliwną kładziemy sobie mięsko i smażymy to mięsko z jednej i z drugiej strony po kilka minut. Popatrzcie, jak to się fajnie robi. Gdybym ja Wam mogła oddać ten aromat i smak, to uwierzcie mi na słowo, że wszyscy byście byli poczęstowani. Niezawodna szpatułka, jak zwykle. <laughs> I cyk, przewracamy nasze mięsko. Widzicie, w ogóle się nie rozpada, jest jak być powinno. Po kilku minutach ściągamy mięso z patelni i już Wam pokazuję, jak przygotować takiego burgera. Także zostańcie do końca. Najpierw bierzemy pokrojoną sałatę, kładziemy na talerz, na sałatę kładziemy usmażone mięcho. I teraz tak. Ja już kiedyś pokazywałam Wam, jak zrobić domowy majonez, więc użyjemy takiego właśnie majonezu. Dajemy tego majonezu troszkę i teraz dodajemy na to trochę keczupu. Następnie kładziemy na to ogórki konserwowe lub na przykład kiszone. Dalej kładziemy sobie pokrojone pomidorki. No i teraz na samą górę układamy sobie pokrojoną czerwoną cebulę. Możecie dać troszeczkę mniej tej cebuli, ja lubię, więc dodaję jej dosyć dużo. Całość polewamy jeszcze troszkę keczupem. Jeżeli nie lubicie tej opcji, to ją pomińcie. I teraz na sam koniec powiem Wam, co podać zamiast frytek do tak wypasionego burgera, którego podaje się tutaj w restauracji. A mianowicie, obok tego burgera kładziemy nie frytki, tylko kładziemy Ugotowany brokuł tak jest. I jeżeli chcecie, to przepis na brokuły znajdziecie pod tym filmem, bo podlinkuję. Także zróbcie sobie całość mega wypasiony burger, mm, miód malina. I co? Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a jak się Wam podobało, to przesyłajcie ten film dalej. Pa! Smacznego!